Jeżeli na Mistrzostwach Europy wygrało już się wszystko i są to kolejne mistrzostwa, to motywacja przychodzi łatwo, czy trzeba się mobilizować zdecydowanie lepiej niż na poprzedniej imprezie? Zdecydowanie inaczej. I każdy kolejny sukces, taki sam sukces jest dwa razy trudniej osiągnąć. I tutaj naprawdę nie było łatwo. Miesiące ciężkiej pracy, szczególnie kiedy się wie, jak ta droga, jak te wyrzeczenia i jak ten trening smakuje, no powoduje, że trzeba zupełnie inaczej pracować nad sobą mentalnie, ale dzięki temu miałem okazję poznać świetnego, najlepszego w Polsce psychologa sportowego, profesora Jana Blecharza, z nim rozpocząć współpracę i mamy tego efekty również i tu w postaci tego medalu. Obecność kolegi klubowego i jeszcze innego kolegi z reprezentacji w tym finale sprawiła, że raźniej się biegło? Na płycie boiska w tym samym momencie było trzech reprezentantów mojego klubu. Ja, Mateusz Borkowski i Sylwester Bednarek, więc no, może chciałoby się powiedzieć, że to najmocniejszy klub w Europie. Fajnie, no, to jest rewelacja, jeżeli widzę dwóch Polaków w kolorumie ze mną, już w tym takim wydzielonym tylko z sędziami obszarze, gdzie czekamy na wyprowadzenie na start, to dodaje skrzydeł. Kiedy się popatrzy na halę RKS-u, czyli najlepszego klubu w Europie, no to szału może nie ma, ale jeszcze nie ma też aż takiego wielkiego wstydu. Natomiast stadion to chyba wygląda gorzej niż Skry Warszawa. To stadion nie istnieje. Jest żużlowy, zarośnięty trawą. Czekamy od 8 lat na ukończenie tej inwestycji ze skutkami takimi, jak widać. No, hala jest wyremontowana, ale dziś potrzebujemy już kolejnego remontu, choćby powierzchni dachowej. No niestety, takie są nasze realia i w takich realiach też ja trenuję, bo przychodzę tam dość regularnie, jeżeli tylko jestem w Łodzi, nie na zgrupowaniu, to właśnie tam wykonuję treningi. Łódź zwala na Warszawę, Warszawa zwala na Łódź, tutaj był przed momentem minister, to może by tak porozmawiać i coś tam szepnąć słowo, żeby wyjaśnił sobie z władzami Łodzi, kto będzie to remontował. Ja myślę, że miasto Łódź miało 8 lat na to, żeby rozpisać inwestycje w sposób nieobciążający budżetu, ale w budżecie znalazły się takie pozycje jak nowa trybuna na stadionie UKS-u, więc no tutaj niestety trzeba obwinić miasto Łódź.